Pani marszałek, Wysoka Izbo, Tadeusz Różewicz, jeden z najwszechstronniejszych twórców, poeta, dramatopisarz, scenarzysta, satyryk, prozaik, a także tłumacz. Prezentował nurt literacki awangardy, jego poezji mówiono ekspresjonistyczna i katastroficzna. Prezentował niezwykle oryginalny sposób pisania, taki swoisty kolaż, jeden z najczęściej tłumaczonych polskich autorów, wielokrotnie wymieniany jako kandydat do Nagrody Nobla. Kartoteka Różowicza to niewątpliwie jeden z najważniejszych dramatów. Można powiedzieć, że do dzisiaj o tym utworze, że to klasyka awangardy. Urodził się w Radomsku i miasto o tym pamięta. Od 2008 roku właśnie tam odbywa się Różewicz Open Festival, wielkie wydarzenie artystyczne poświęcone twórczości Tadeusza Różewicza, a także braciom Stanisławowi i Januszowi. Festiwal wspierany przez Ministerstwo Kultury. Potem przemknął przez wiele miast, przepraszam, że tak mówię, ale rzeczywiście na krótko i na chwilę mieszkał w Częstochowie, Krakowie, Gliwicach, a nawet Budapeszcie, lecz na niemal 50 lat związał się z Wrocławiem. Najpierw zamieszkał na ulicy Glinianej, mieszkanie na parterze, skromne, biedne, zresztą to był czas, kiedy naprawdę żył w ubóstwie. Potem ulica Januszowicka, państwo z Wrocławia Dolnego Śląska kojarzycie, to już jest obok Parku Południowego. Ponieważ jestem z Wrocławia, to pozwalam sobie na te wrocławskie wtręty, bo właśnie Parkowi Południowemu poświęcił nawet kilka słów, fragment wiersza w wierszu, bo to taki tytuł. Zacytuję. Chciałem opisać opadanie liści w Parku Południowym, pięć białych łabędzi stojących na zamglonym lustrze wody. Chciałem namalować oksydowane szronem czarne chryzantemy. Różewicz lubił w ogóle wrocławskie parki. Po tym czasie, kiedy mieszkał w sąsiedztwie Parku Południowego, przeprowadził się na Sępolno. Tam już mieszkał do końca życia i tam z kolei w pobliżu spacerował, odwiedzał, odpoczywał w Parku Szczytnickim. Lubił także ogród botaniczny i co ciekawe zoologiczny, do którego też miał blisko i temu zoologicznemu ogrodowi również kilka słów w swojej twórczości poświęcił. Różewicz to niewątpliwie twórca niepokojący i niejednoznaczny, uniwersalny i ponadczasowy. I jeszcze jeden cytat. Był dobrym człowiekiem i świetnym poetą. Nic więcej o nim nie wiem. To słowa jego żony po śmierci przy okazji odsłaniania takiego panteonu w muzeum we Wrocławiu. Niech te słowa małżonki będą zaproszeniem dla wszystkich Państwa do tego, by dowiedzieć się jak najwięcej o twórczości Różewicza. Rekomendujemy oczywiście przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani poseł.